I Mateusz taki niezadaszony. A jak? Ale ty masz odejście! Stary, to jest Jaguar! Halo! Co te srebrne samochody robią? Stary! Lecimy jak torpedy! Co to za bullshit? Kurwa, jak mnie doganiacie! Ty się doganiasz, stary. My tutaj jesteśmy daleko w piździe. We are far away at pizdas, stary. Stój, Mateusz, co to za cheaty? Kurwa, jedziemy! 24 hour! Kurde, zadymił. Jedź, chłopie! Jedź, chłopie! Kurde, te Jaguary za dobre. Ten w ogóle... Co on robi? On się pali! On wyprawia. No ty mówię taką robi, że ja nie widzę, gdzie ja jadę. To nie jest śmieszne, muszę wyjechać z dymu, bo nic nie widzę. Ej! Gaście tego smoka, czy co to tu jest? Ja pierdolę! To widzę, no! To jest jakiś chyba glitch graficzny. No stary, no wątpię, żeby on tak palił gumę cały czas. Bo jeżeli on chce jechać 24 hours, no to tych opon za chwilę nie będzie miał. No. Będą sneaky, kurwa. Dobra, teraz to trzeba wyhamować perfekcyjnie. Doskonale to zrobiłem, jestem z siebie po prostu. Jak off track? Jak off track? Off track, stary, nie dyskutuj. Nie ma dyskusji, kurwa. Sędziowie lepiej wiedzą. Minuta 40. No tak, minuta 40 kary. Ale jest taka fajna atmosfera, tak jechać sobie w lesie. Kurwa. Stary, wypatruj grzybów. O, właśnie, na grzyb... A, fajnie, bo jest mokro. No, będzie rosnąć. Pełno. O, jeden wyleciał. O, skurwensyn, pachołki wszystkie pościnał, no nie wierzę. Lecimy Kondondradzie. Proszę mnie tak nie nazywać. Ja jestem Konrad Wallenrod. Wallenrod. Wiesz, kogo ja sprowadziłem do polskiej, kurwa? Czraków. No. Widzisz, jak dobrze na tym wyszliśmy, stary. Epicko. Epicko. To był Konrad Mazowiecki. A nie Wallenrod? No, to był Konrad... Znaczy, nie wiem, czy on się nazywał Wallenrod, ale był Konrad Mazowiecki. Wallenrod, nie gadaj, Mateusz. Ja tam gówno wiem. Ale się tam przepychają, ja pierdolę. Stary, ja atakuję chłopa! Kurde, on jedzie tym twoim Jaguarem zakichanym, on jest szybszy na prostej na prędkość. Kurwa, bo nie mamy szyby, stary, i nam, wiesz, opływowość mamy lepszą. No. A śmiałeś się z kabrioletu, to teraz masz. To nie miało tak wyglądać. Ten mi cały czas tutaj dymówę robi. No nie da się tak grać. Czemu ty tu hamujesz, cycu? To jest łagodny w prawo-lewy zakręt. O kurwa, przepraszam. No i ostrzeżenie już mam przez tego cyca, bo jestem od niego 10 razy szybszy. Tylko potem jest prosta i już nie jestem szybszy. On w ogóle pierwszy raz pewnie jedzie po tym torze. Tak. Ja też dawno nie jechałem, a w szczególności takim samochodem na deszczu, także też ciężko zorientować się, gdzie sobie mogę pozwolić, a gdzie nie, kurwa. Stary, ja ci wszędzie pozwalam. Dzięki.
O, kolego, kolego. O, ten jak się wystraszył. I mnie przy okazji też. Ale awansowałem. Nice. Tego w ogóle rzuca. Tylko nie off track. O, dzięki Bogu. Stary, ja tutaj jeszcze widzę szansę na jakiś dublecik. Ja się postaram. Dawaj. To tam już czwarty jesteś. Już jestem trzeci, stary, nawet. O kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Oni nie znają tego toru, stary. Tylko uważaj na tej pierwszej szykanie, tam jakoś dziwnie, a ja nie mogę tam do hamowania ogarnąć. Ja zawsze za szybko hamuję na tej pierwszej szykanie. O, tego tutaj pozarzucało, to jest ten kurde dymiarz, zadymiarz. Ale on jedzie twoim dzieg! I teraz będzie mi ciężko go wyprzedzić, jak jest prosta. Musisz robić stary. O, już zaczyna kurwa mi dymić. On gry pomyli, on myśli, że gra w jakiegoś Mario Karta i mi tutaj rzuca zasłony. Stary, ale może on się zagapi na mnie? I he will outbreak himself. Albo ja kurwa outbreakuję się sam. Kurwa, Mati, jaki manewr, jaki atak zrobiłem, ja tak chciałem. Kurwa, kąd? Ja tak chciałem od początku samego, nie? To było wykalkulowane. Jazda! Ja się jeszcze zesłam, jak ty mnie dogonisz. Nie no, gówno w dupie, stary. Ja będę musiał teraz odpierać ataki wściekłego jaguara jadącego za mną. No też prawda. A ja wiem, czemu ty byłeś off track, bo tutaj na pobocze się nie zjeżdża. Właśnie. No i mnie wyprzedził, no. Na prędkości? No niestety. Ojoj, teraz ja troszeczkę zjebałem. Ale ciągle jestem w grze. Ale na zakręta go pewnie weźmiesz. No ja myślę, że w tej właśnie drugiej części toru, tej końcowej części toru, bardziej pokrętnej, będę mieć większe szanse. Nie pozwolę, żeby jakiś Zemafix mnie tu wyprzedził i mi dymił. Może być nawet, powiem ci, ciekawo z oponami, bo ja już mam mniej niż połowę. A to jest dopiero połowa drugiego zakrętu. O, no kolego, połowa. Gdzie ty jedziesz? Oho. Ale kurde, tu będzie jeszcze taka kolejna prosta. To jeszcze nie jest wyjaśniona. I jeszcze Williams 69! Kurwa, Williams. Ale on ma 4 sekundy kary, stary, więc mogę się trzymać za nim. Ale jakim cudem on ma taką prędkość? A czym on jedzie? Też chyba jakimś Shelbym, ale Cabrio. Okej. Okay. No widzisz, że ja myślę, że te kable chyba mają faktycznie lepszą prędkość, że mają mniejszy opór powietrza. Może tak być. Że maksymalną prędkość mają większą. Kurde, mnie chłop zmylił. Myślałem, że to jest inny zakręt zupełnie. Pierdzielony Zemafix w ogóle we mnie jedno przy takiej prędkości. Okej, okay, dobra, dzięki. Jacy mili koledzy, przepuścili mnie. Mateusz, czy to jest kolejna długa prosta? Taka on... długa. Kurwa mać. Chłop mnie poboczem wyprzedził, no dobra. Dobra, jedź sobie, jak jesteś taki sprytny. Ty, chłopie... Ten Williams? No ten Williams, ale on tu... On tu, kurwa... Jedzie jak taki cycoch. Ja tu kurwa poza torem. No gówno w dupie! Ja też dostałem kary, nie bój się. Ja też dostałem. Oh, nein! Ich bin getroffen. To je balicie? 0,8 kary. O. Mam 1,40 już. Ale i tak masz lepiej niż Williams. No tak, dużo lepiej. No ale to uważaj teraz na te opony, ty. Tak ostrożnie jedź, stary, bo... Oni mogą przedobrzyć.
A w ogóle wysek toru już, jak nie wiem, czy założyłeś. Faktycznie. Byłem tak pochłonięty walką z Williamsem 69, że nie zauważyłem, że to w ogóle inna pora roku już jest. Tak no jest. Kurwa, dzięki chłopie, jesteś w porządku. Dobra, stracił. Nadzieja teraz tym, że się kurde skupię, stary. I dojadę już elegancko, kulturalnie. No jak? Nie! To nie był zjazd toru. 1.40, czy oni są pierdolnięci? Minutę 40 ci dali. Minutę 40 mi dał chłop. Sędzia, w sensie. No ale dobra, ten z tyłu ma 4.15, no to ma 3 sekundy straty. Teraz tylko dobrze wyhamować do szykan. Jakby tutaj zacząć hamować? Średnie zużycie, bo chyba już. Pozwolę sobie już zahamować. Elegancko. Kochanie, wygram dla ciebie wyścig. To za to wtedy... Dzięki, Mati. To za to, co mi wtedy weszłaś i spadłem na siódmy. O kurwa. Mateusz się rozproszył. I został z niego sam proszek. Ale zjebałem. Ale Boże, opony są kiepskie. Dobrze, odrabiamy! Opony są... No, opony są bardzo kiepskie. Są kiepskie. Stary, ja już mam tutaj spokój. I chyba też oponki puściły. Chillera do mety, Mateusz. Możemy porozmawiać o życiu. Jasne. Życie, życie jest nobelą. Jest nobelą. Oj, niestety na czacie. Jak się pojawia stary niestety na czacie. A u mnie jest sorry. A u mnie to przetłumaczyli jako... Aj, niestety. Aj, ale niestety, że cię wpierdoliłem. Tak. O, wiesz co sobie ostatnio oglądałem? Oglądałem sobie wypadki z tego dnia otwartego na Nordschleife, co samochodami można sobie jechać. No. No. No i sobie oglądałem. No, bo... Nie no, to zawsze jakieś kompilacje tam wrzucają, jakichś różnych dziwnych sytuacji. Ja to znam, ja to lubię też, ja lubię te filmiki, tylko właśnie tych nowych nie oglądałem. No i już. Oglądałem, jak jechali tym busem, tym takim transporterem, to jest chyba Mercedes albo Volkswagen. No. No i pasażerka nie wytrzymała ciśnienia. To była zbyt żwawa, o kurwa, nie mam opon. To była zbyt żwawa jazda. Co, zrzygała się? Musiała wysiąść i na poboczu została, w sensie tam, wiesz, poza torem i usiadła i odpoczywała, bo... To jednak za mocne wrażenia jechać takim busem po Nordschleife. Kurwa. To ty ładnie zapierdalał ten bus pewnie. No. Pewnie 30 na godzinę. Ale widziałem też jedną babkę, która rzygała, ale... Chłop tam był bardzo competitive i on się nie zatrzymywał, tylko po prostu otworzył jej okno, żeby rzygała podczas jazdy, nie? No, nie ma kurwa. Tak po to tu przyjechałem, żeby się pościgać, a nie, że będziesz tak, mi tutaj. Nie, patrz, tak, rzygać mi tu będziesz. Tak narzekałeś, że chcesz ze mną iść, a teraz kurwa rzygaj przez okno. Tak jest. O kurwa, nawet się nie da tych zakrętów normalnie już przejeżdżać, stary. O kurwa. Jest ciekawie. Stary, ale my dowieziemy dublet. Dublecik, no. Ale będzie walenie tam w garażu, stanie. O fuck. Udało się.
O, health and S safety rating across 10 consecutive featured multiplier. Dostałem taki achievement. Super, Mateusz. Dobra, mamy to. Trochę kar nałapałem, ale jest P2. O kurde. Mamy duplet, kochanie. Ktoś nawet mnie nie słucha, ma słuchawki założone na uszy, stary. W dupie ma to, stary. Ma to taki sukces, a ona w dupie to ma. Dokładnie. No nie no. Jak tak można, stary? No ja jestem załamany. Słychać na pewno w moim głosie. Mhm. Załamanie. Kochanie, wygrałem wyścig dla ciebie. Dublecik zrobiliśmy z Konradem. To za to, co mi wtedy przyszłaś i spadłem na 7. Dla ciebie teraz wygrałem. Kryśka mówi, że zajebiście. Żeby Kryśka, ja żeby Kryśka nie pomyślała, że dublecik to jest jakaś, wiesz, pozycja. Robimy z Konradem na dubleta. Zajebiście, tylko słyszę cały czas. Ciekawe, co to będzie na dubleta. Dubleta to była kiedyś taka patelnia. Ale patrz, stary. Dubleta. No, go się hardy mają, ty. Moim celem w tym wyścigu jest wbić się do pierwszej dziesiątki. Resztę mnie po prostu nie interere. Ja, moim celem jest bycie pierwszym, a jak nie, to w dupie. Dobra, tylko zwycięstwo się liczy. Wysokie cele musimy sobie stawiać, masz rację. Tak, to tylko się liczy, kurwa, ten. Tylko zwycięstwo się to liczy. Chciałbym być taki jak ty, Mateusz. Dobra, opony Michelin, lecimy. Ja nie hamuję do pierwszego zakrętu, uwaga. Jasne. Dobra, jeden chłop w ogóle nie wystartował, uwaga. Bo Shell V-Power, no, to niezły V-Power. Strauer. Zrobiłem świata. Ten tym Shellem, kurwa. To niezłą reklamę im zrobił. Ale nas dojebali. Koledzy. O Jezu, przepraszam. Ale się rozpierdalają wszyscy. Musiałem ściąć, bo nie widziałem tego w jasnych barwach. Ale na szczęście... Ty, może ten system jakoś bierze pod uwagę, że to są pierwsze okrążenia czy coś. Bo powinni mi dojebać karę, ale nie dojebali. A czemu wy jesteście pozamiatani, Mateusz? Mateusz, zwycięstwo, pamiętaj. To brzmi dobrze. Oho, to brzmi źle. O, przepraszam. Nie będę cię atakował, bo jestem kulturalnym zawodnikiem i... Dobra. Pierdolę. Ja już wyszedłem jak to. Czemu? Zostawiłeś mnie samego z tymi cycami, Jezu! No bo tak mnie wyjebali, że nawet bym ich nie dogonił. Tragiczna jest ta klasa, kurwa. No dobra, ale to mi chociaż, kurwa, towarzysz, stary. Bo ja uskuteczniam wysoką kulturę jazdy w tym lobby. No. Słyszę. Jakby to powiedziała osoba o wysokiej ilorazie inteligencji i oczytana, to jest zajebiście w chuj. O kurwa. Oj, Gugusin! Trochę za późno ci się zahamowało, panie Gugusin. Ale to będzie dosyć szybki wyścig, Mateusz. No, są krótkie okrążenka. Tak jest. Jaki zjazd z toru? You crazy mental guys! Mateusz, oni śmieli mi wlepić 0-1 kary. Oho. Tak sobie tutaj patrzę, ten...
Co? Patrzę sobie na samochody, które można kupić, nie? No. Jest tutaj samochód Auto Union. Aha. Type D. 1939 Auto Union. To ty w salonie siedzisz teraz. Patrzę sobie, no, na samochód. Ja walczę z Google Sinem. I patrzę, jak chłopy z przodu też walczą i walczą dosyć ostro. No i to musiało się tak skończyć. Nie! Cholera! God damn it, dostałem pół sekundy. Ty, ale w sumie w tej grze jest tak, że ciężko kogoś tak, jak jedziesz i uderzysz go w bok, wyspinować, nie? Trzeba jednak się napocić trochę. Tak. Trzeba z większym impetem się wrypać. A tobie co zrobili na początku? No właśnie to. Aha. Dwa razy. Z rzędu, dlatego się wkurwiłem. Aha. Kurde, wyprzedził mnie Gugusin. Rozpadało się. O, oh shit. Nie gadaj, że będziemy musieli zjechać po łety, czy coś. Mam nadzieję, że tam za mną się sprawa długo nie będzie wyjaśniać. Ale miałem świetną sytuację z jednym chłopem. Tego wzięli po prostu, to po prostu wziął go ktoś i miotłą sprzątnął. Ty, oni chyba poety jadą. Ale debile. Ja jadę dalej. Ale debile. Przecież przyczepność jest wyśmienita. A oni od razu spanikowali i zjechali po łety. Zobaczę po czasie, czy dużo straciłem zostając, czy nie. Mam wrażenie, że ten gość, który jedzie przede mną, tym... Ha, następny debil! Ja nawet do pit stopu prawie nie wjechał. No i na tym okrążeniu byłem 3 sekundy wolniejszy. Widzisz, Mateusz, zostałbyś... Zostalibyśmy na torze, nie zjechalibyśmy i byłbyś, kurwa, pierwszy. Mówisz? Nie. Ale mi teraz smutno bez ciebie. Dobra, masz rację. Następnym razem nie będę wychodził. Zjebały. Poniosły mnie emocje. Ja tu się zaraz okażę mistrzem strategii. Zjeżdżali, bo się wody panicznie boją. A ja sobie elegancko jadę w tych pięknych warunkach. Jestem trzeci. O! Ale kurwa, krawężniki są śliskie. Okej, okay, będę stary trzeci chyba.
Gość za mną ma 4 sekundy kary, jest 3 sekundy za mną. Nie był w pit stopie. Wygrali ci, którzy nie zjechali. No i Clarksons. Clarksons wygrał wyścig, nie? Ja tego. Syn Clarksona. No ciekawie się zrobiło. No i co ja ci powiem? No wykazałem się geniuszą, nie? Nie zjeżdżając. P3. Aż się poplułem z wrażenia.